koledzy parlamentarzyści, samorządowcy, szanowni państwo, mieszkańcy Wielca, powiatu mieleckiego. Bardzo dziękuję, że dzisiaj się mogę z państwem spotkać. Zapraszam do mojego biura. Tu powiedziano już bardzo dużo. Ja chciałam państwu złożyć przede wszystkim życzenia. Chciałam życzyć państwu na nowy rok przede wszystkim siły. Siły, żebyście byli w stanie to wszystko, co obserwujecie nieustannie w mediach, znieść. Życzę wam wytrwałości i życzę wam wierności ideałom, dla których znajdujecie się tutaj, dla których pracujecie dla Polski, każdy na własnym stanowisku, na którym jest. Polska wymaga naprawy. Dużo rozmawialiśmy w kampanii prezydenckiej, dużo rozmawialiśmy w kampanii także samorządowej, a także parlamentarnej. I ja myślę i wiem i jestem przekonana, że ten rząd, ten parlament z całą siłą i mocą naprawia Rzeczpospolitą. Do państwa docierają tylko niektóre, zresztą nie najważniejsze sprawy. Tych spraw jest bardzo dużo, o których tutaj trochę mówił już pan poseł Poręba, mówił też pan marszałek Ortyk. Ale chcę powiedzieć, że Polska wymaga naprawy w każdej dziedzinie. Nie ma ani jednej dziedziny, która działałaby dobrze. Ale pamiętajcie państwo, że Polski nie naprawią nam ani Strasburgu, ani Brukseli. Polski nie naprawią nam ci zdrajcy, którzy jadą do Brukseli czy Strasburga w nadziei, że tam wybiorą dla nas rząd albo parlament. Nic nie stanie się takiego. Zdrada w Polsce, patrząc historycznie, była zawsze bardzo mocno karana. Dlatego musimy obserwować, pamiętać i widzieć, że ci, którzy zdradzają Polskę, nie zdradzają dlatego, żeby przysporzyć nam wartości, żeby obronić interesy polskiego narodu czy polskiego państwa. Oni to robią dla własnych interesów. To są ludzie, którym się od 26 lat należała w Polsce władza. To oni mogli niszczyć wszystko w Polsce. I oni dzisiaj zwracają się do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, do wybitnych postaci różnego lewactwa, o którym wiemy przecież dobrze, że to są grupy, które niszczą religię, tradycję, rodzinę i mieli bardzo duże zasługi w tym, żeby to zrobić. Dlatego też proszę państwa i życzę państwu, żebyście mieli dosyć siły, żebyście mieli dosyć wytrwałości i dosyć wierności, żeby łączyć się dzisiaj w działaniu tam, gdzie was akurat los, życie, sytuacja zawodowa postawiła, żebyśmy razem pomogli dzisiejszemu parlamentowi, dzisiejszemu rządowi naprawić Rzeczpospolitą. Bo nikt nas za nas tego nie zrobi. My, nasze pokolenie musi to zrobić. Bo jeśli dzisiaj, kiedy Pan Bóg zesłał nam taką możliwość, taką okazję, jeśli dzisiaj tego nie zrobimy, to następne pokolenia nam tego nie wybaczą. Szczęść Boże na cały rok.